Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj jest odcinek specjalny, wakacyjny. Zostańcie ze mną, zobaczycie, co się będzie działo. Cześć, dzisiaj nagrywamy w Kołobrzegu. Szłam sobie uliczkami i trafiłam na restaurację Namaste, która mnie bardzo zainteresowała. Lubię kuchnię indyjską, także zobaczymy, jak jest w środku i zobaczymy, co podają. Zapraszam, chodźcie ze mną. Cześć, jesteśmy już w restauracji Namaste. Zaraz będziemy zamawiać. Dostaliśmy takie piękne karty. Karta win i karta drinków nie będzie nam potrzebna dzisiaj. Od razu uprzedzę, że jestem synem, także może być troszkę głośno. Ale dobrze, zobaczmy, co tu mamy. Samosy z mięsem. Samosa to są takie pierożki indyjskie z nadzieniem. Może być warzywne, może być mięsne. Bardzo dobrze przyprawione. Zaraz się dowiemy od pani kelnerki, co poleca i co warto spróbować. Wiadomo, nie spróbujemy tutaj każdego dania. Pierwsze myślałam, żeby pani coś nam poleciła, bo ja się zastanawiałam wcześniej nad tym chicken taka masala, ale przeczytałam, że to jest takie bardziej brytyjskie danie niż indyjskie. Taka masala to jest głównie indyjskie. Tak? Dobrze, to ja w takim razie poproszę ten chicken tikka masala, butter chicken. I bym chciała może ten indyjski sok mango. Zamówiłam już nasze jedzenie dla mnie, dla mojego męża i dla mojego synka. Z synkiem będę jadła chyba na pół, bo porcje są ponoć duże. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać, poczekamy. Zamówiłam, może Wam powiem tak pokrótce, butter chicken to jest słynny kurczak w aromatycznym pomidorowo-maślanym sosie, typowe hinduskie danie. To zamówiłam dla mnie i dla synka, ponoć jest takie delikatne. Dla męża zamówiłam chicken tikka masala, spróbuję tego dania też, powiem Wam, jak smakuje. Są to kawałki fileta z kurczaka upieczone w piecu tandoor i podanego w egzotycznym, pikantnym sosie pomidorowym. Wziąłem tutaj drugi stopień ostrości i pani powiedziała, że jeszcze poda nam przyprawy, żeby doprawić ewentualnie, jak będzie nam za delikatne. Także, aha, i wzięłam jeszcze indyjski sok mango. Jestem ciekawa, lubię mango, także jestem ciekawa, jak to smakuje. Powiem tak, nastrój w całej restauracji jest naprawdę fajny. Jest tutaj bardzo kolorowo, ja lubię takie miejsca. Jest tutaj bardzo pięknie, jest dużo szczegółów, które no, przyciągają. Czuję się faktycznie, jakbyśmy byli w Indiach. Uwielbiam kuchnię indyjską, najbardziej chyba za przyprawy. Bardzo lubię aromatyczne dania kolorowe. Mam nadzieję, że ta kuchnia taka będzie. Pierwszy raz jem w typowo indyjskiej restauracji. Przedtem te wszystkie dania moje były takimi zlepkami, myślę, mojej jakiejś tam inwencji, powiedzmy, indyjskiej. Czekam teraz na danie, zobaczymy, jak to wygląda. Już nie mogę się doczekać, jestem taka głodna. Zobaczymy. Mąż też głodny. Mamy sok mango. No pyszne, pyszne. Mężu, chcesz spróbować? Bardzo słodziutki soczek, smakuje tak, jakbym po prostu wycisnęła cały sok z mango razem z tą pulpą taką.
jest chlebek indyjski. Jest chicken masala, pokażę wam może. Chicken masala. Wygląda pięknie. Mamy butter chicken. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Dobrze, nałożymy. Chlebek jest przepyszny. Pyszny. Z chlebkiem naan. Chyba dobrze powiedziałam. Jest to zrównoważone, bo sam chlebek jest taki bardzo delikatny. Dlatego z tym sosem jest taki akurat. Nie czuć tej ostrości, tak już jakby w ogóle nie czuć tej ostrości. Także myślę, że z chlebkiem, z ryżem, który jest jakby drugim takim dodatkiem, który się tutaj dodaje do tych dań, zrównoważy się to. Naprawdę pyszne. Czuć te wszystkie przyprawy indyjskie. Kolor jest super. Zaraz spróbujemy chicken tikka masala. Zobaczymy, czy jest faktycznie ostra. Próbujemy tutaj pod spodu wziąć troszkę tego sosu z kurczaczkiem. Zobaczymy. Spróbujmy najpierw samego sosu. Powiem, że jest ostre, ale nie jest to jakaś taka mega ostrość. Chociaż po pewnym czasie czuć na języku ostrą papryczkę. Spróbujemy z chlebkiem naan. Z chlebkiem naan prawie nie czuć. Nie, wycofuję, czuć ostrość. Jest to takie pyszne, że no przepraszam was, kończę i zabieram się do jedzenia. I szkoda, że was nie ma ze mną. Powiem wam tak, jedzenie było przepyszne, naprawdę. Dawno nie mam tak pysznego, doprawionego, pełnego aromatów jedzenia. Zjedliśmy wszystko. Faktycznie zjedzenie jednej porcji takiej miseczki wydawałoby się, że to jest małe. Ale muszę was zapewnić, że nie. Nie jest to małe. Jest to całkiem spora porcja. Zjadłam prawie całą, co prawda, bo mój synek niestety nie polubił indyjskiej kuchni, przynajmniej na razie. Także całą porcję zjadłam sama, ale powiem wam, że ledwo. Z chlebkiem naprawdę smakował przepysznie. Będzie dla mnie bardzo miłe wspomnienie wakacji w Kołobrzegu. Tak jak mówiłam, mój mąż jadł chicken tikka masala. Jest to trochę ostrzejsze danie. Smakowało mu bardzo, ale sam powiedział, mimo że lubi ostre dania, że trzeci stopień ostrości byłby nie do zjedzenia. Także no, nie wiem, jakby to smakowało, ale jak już on powiedział, że byłoby to nie do zjedzenia, także radzę wam brać jedynkę lub w ogóle łagodną wersję. Chciałam porozmawiać z właścicielem, niestety nie ma go dzisiaj. Szkoda, bo chciałam się dowiedzieć, dlaczego w ogóle postanowił założyć taką restaurację w Kołobrzegu i co go sprowadziło w ogóle do Polski. Niestety nie mam takiej możliwości. Bardzo, bardzo żałuję, bo chciałam wam coś więcej na temat tej restauracji powiedzieć. Mogę jeszcze wspomnieć, że namaste, czyli tak jak się nazywa ta restauracja, oznacza pokłon tobie. Jest to takie przywitanie i pożegnanie też stosowane w Indiach. Namaste w ogóle jeszcze robi się z gestem złożenia rąk i ukłon. Czyli namaste.
Powiem wam jeszcze jedną taką ciekawostkę. Chicken tikka masala. Tutaj pani powiedziała, że jest to typowo indyjskie danie. No ja dzisiaj czytałam, że jest to danie, co prawda indyjskie, to się zgadza, ale jest troszkę zrobione pod Brytyjczyków. Powstało ono niby dlatego, że jest takie danie w Indiach jak chicken tikka. Jest to kurczak marynowany w przyprawach indyjskich. Historia mówi, że w Wielkiej Brytanii kiedyś jakiś Hindus po prostu robił chicken tikka i przyszedł do niego gość z Wielkiej Brytanii, który stwierdził, że ten kurczak jest zbyt suchy. W tle śmiech mojego synka. Filip, przedstaw się, proszę. Filip. O, to jest mój synek. Chodź. To jest mój synek, Filip. Właśnie tutaj wcina kompocik. No dobrze, ale kończąc opowieść, ten kucharz indyjski postanowił zrobić taki sos do tego chicken tikka. Na bazie zupy pomidorowej dodał do tego śmietany i powstał po prostu sos, który dzisiaj się nazywa, powstało danie po prostu, które dzisiaj się nazywa chicken tikka masala. Tak, to by było na tyle. Także mam nadzieję, że jak będziecie w Kołobrzegu, odwiedzicie namaste. I mam nadzieję, że jeszcze nie jeden raz pojedziecie ze mną w podróż po restauracji, którą wybiorę. Cześć! Filip! Nie.